Dzień dobry. Witamy Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Premiera Poetycka w Muzeum Literatury w Warszawie. Ja się nazywam Natalia Malek i prowadzę te spotkania już właściwie od ponad 2 lat. Dzisiaj moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest Michał Sobol, poeta, autor 7 książek poetyckich, 7 zbiorów wierszy. Osobiście uważam, że fenomenalnych, że każda twoja książka, Michale, jest świetną książką. Debiutował w 2001 roku tomem Lamentacje, który tak się składa, możemy pokazać, w słynnej bibliotece Studium w wydawnictwie Zielona Sowa. Nie wiem, czy pod redakcją już Adama Widemana, czy nie. Jeszcze. Okej, jest tu z nami Adam. Następnie były Działania i chwile, następnie były Naturalia. No i później mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju cyklem książek. To są książki wydawane już przez wydawnictwo Nisza i zaczynamy pulsarami. Tak wyglądały pulsary. Następnie były Schrony. Tak wyglądają Schrony. Następnie była Wieść. To jest bodaj książka sprzed 2 lat, prawda? Sprzed 4. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. No i spotykamy się z okazji książki najnowszej, z okazji książki pod tytułem Trasy przelotów. To jest książka wydana w zeszłym roku, w 2023 roku. I to o niej głównie będziemy rozmawiać, choć mam wielką nadzieję, że nie tylko, że powiesz nam trochę więcej i wykroczymy poza logikę premierową. Zwłaszcza też, że ta książka, jako że ukazała się w zeszłym roku, już trochę okrzepła, zdobyła kilka dni temu nominację do Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej. Powiem może, skoro jesteśmy w temacie nagród, że jesteś laureatem całkiem sporej ich liczby, między innymi Nagrody imienia Kazimiery Iwakowiczówny za debiut, Nagrody Literackiej Gdynia za Schrony, Nagrody Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. To też jest 2016 rok. No i byłeś też nominowany do tych najważniejszych nagród literackich w Polsce, co być może zaświadcza o tym, jak dużego formatu postać mamy dzisiaj w muzeum. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przyjechać. Pewnie jest to jakieś wyzwanie, bowiem mieszkasz daleko stąd. Mieszkasz pod Krakowem w gminie Niepołomice i trochę to pewnie trwa, żeby tu dojechać. A wspominam o tym dlatego, że wątki związane z zamieszkaniem niemiejskim, wiejskim, są w twojej twórczości chyba ważne. Tak, to od początku ta wieś się pojawia, ale chyba bardziej ta wieś rodzinna niż ta wieś, gdzie teraz mieszkam. Pewnie ta wieś, gdzie teraz mieszkam, to jest taki punkt bardziej obserwacyjny. Tak czuję. Chociaż są pewnie wiersze związane z też z tym miejscem, gdzie mieszkam. Nie tak dużo. A chcesz nam powiedzieć w takim razie, co jest tą twoją taką ojczyzną? Jakiego rodzaju wieś i jakiego rodzaju obserwacje czynisz tam? Znaczy taką ojczyzną, tą wieś, do której wracam, to jest to jednak wieś ta z lat dzieciństwa, czyli to jest tak jakaś pod wieś podradomska. Wracam do tych lat, często tych lat 70. jeszcze, kiedy ta wieś faktycznie była taka bardzo archaiczna i właściwie te obrazy ciągle wracają tej wsi, ale one są też połączone, może w tym tomiku to widać najbardziej. Jednak z jakimiś takimi obrazami współczesności, jakiejś techniki, ona się tam pojawia na tej wsi, nagle wkracza ta technika.
Także to jest to było jedno było takie chyba zestawiane z drugim. No pewnie w tym tomiku to może najbardziej doszło do głosu. Kiedy prosiłam cię o biogram, ale nie była to jakaś wiedza tajemna oczywiście, to umieściłeś tam informację, że studiowałeś filozofię i teologię. To była historia Kościoła. To nie była teologia, to historia Kościoła. Tam były jakieś też przedmioty teologiczne, ale zasadniczo to była historia Kościoła, tak. Na Papieskiej Akademii Teologicznej. Była Papieska Akademia Teologiczna. Ja tam się właściwie znalazłem, no, żeby studiować bardziej filozofię. Był taki postać bardzo wtedy była ważna, był ksiądz Józef Tischner. Także ja chciałem i jeszcze czytałem w technikum, ja się tego jeszcze czytałem. To trochę przez mojego brata. To brat mnie trochę zainspirował, podrzucał mi jego teksty. I chciałem bardzo studiować u tego Tischnera. No i faktycznie tam to był taki mój mistrz jakby wtedy. No i chodziłem na wykłady do Tischnera bardzo długo. Zaraz cię zapytam w takim razie o ten formacyjny wymiar wykładów u Tischnera, ale wspomniałeś po drodze o tym technikum leśnym i ono też się znalazło w tym biogramie. I bardzo mnie cieszy, bo z kolei ten zakres tematów związanych z wrażliwością, nazwijmy to leśną, już nie wiejską, ale leśną, na przyrodę, pewnego rodzaju przyrodniczą czy przyrodoznawczą, też mi się wydaje, że cechuje twoją twórczość. To co, zaczynamy od wierszy, a potem przechodzimy do tematów? Chyba tak. Dobrze. Także przeczytam kilka wierszy z tych Stras przelotów, tak? Ile ich przeczytać? Ze 6, tak? Tak, myślę, że 6, 10. Tak. Zaraz. To zacznę od początku, pierwszy wiersz. Żyto. Między północną a południową granicą występowania świerka, spoglądając na rząd ponad 30 ogolonych głów, w zielonych mundurach, tymi mniej więcej słowami Bioloszka rozpoczyna przyspieszony kurs. Jest tak, jakby całą planetę porastało żyto. Wyobraźcie sobie, wszystko co żyje to odmiany żyta. Jawa. Na łące za stodołą w maju jawa. Nie ma dróg, nawet bitych, rur, kranów z wodą, telewizorów, lodówek. Z pralek tylko frania jest jawa. Na cienkich nóżkach i kolorowe ścierki, szczotki, kurze pióro umazane smarem. Godzina jazdy, godzina skrobania. I ten kilkuletni niezdara, który próbując objąć, obala jawę. Tłumaczka. Dedykowane M.E.U. Pod trasą przelotów, talerzy i spodków w ciasnej kuchni zastanawia się, jak to jest w innym wszechświecie. Wie tylko, że w tym, który ma pod ręką, do grupki kobiet z wioski, wysiadujących na korytarzach stołecznego sądu, do żon, matek i sióstr tych mężczyzn, którzy wzniecili bunt na prowincji, pierwsza podejdzie tłumaczka, choćby mówiły w tym samym, co każdy języku. Złodzieje truskawek. Nie wie nawet, czy z wysokiego brzegu widzi światła elektrycznych ryb, LED-owe latarki przemytników amfy, czy chińskie zapalniczki w łodziach nielegalnych, których spalone szałasy dogasają na plaży. Najłatwiej byłoby może znów wołać cygany, cygany, jak wtedy,
gdy posługiwano się słowem cygan, choć nie było jasne, czy to człowiek, zwierzę, czy hybryda z bajki, w spiczastej czapie i zamszowych butach, z wywiniętymi cholewami, sadzi metrowe susy przez zagony truskawek. Trasy przelotów, to jest ten tytułowy wiersz. Pod trasą przelotów naddźwiękowych maszyn, przekopując grządkę, znajduje wydmuszkę chrząszcza. Podnosi i mówi: skurwysyny, skurwysyny. Dawne zimy. Zaginiony jesienią pies wiosną odnajduje się w przydrożnym rowie. W otwartej klatce żeber zbiera się woda. Podchodzi drugi pies, chłepcze. Badania terenowe. Pod trasą przelotów balistycznych rakiet w chacie z kozich skór na skraju wioski mieszka prostytutka, która nie potrafi zachorować na AIDS. Poszukuje się także organizmów odpornych na radiację. Debiut. Pierwszy raz szatkuje kapustę. Dowiaduje się, że w głębi jest głąb. To na razie wystarczy. Tak. Może na razie tak, chociaż jednym z moich ulubionych twoich wierszy z tej książki są pająki. To jeszcze dojdziemy, tak? Dojdziemy. Mam nadzieję, bo są piękne, ale też oczywiście gorzkie. No dobrze. Cieszę się, że przeczytałeś ten zestaw wierszy. Myślę, że on trochę pokazuje to spektrum tematów, które ciebie najbardziej interesują. Ale zanim zaczęliśmy tą lekturę, to czytanie, to wspomniałeś rzecz, której się nie spodziewałam, mianowicie te wykłady. Ja bym chciała cię bardzo o to dopytać. Dlaczego chciałeś studiować u Tischnera? I skoro studiowałeś u niego, to co ci to dało? Bo mówiłeś, że to było bardzo ważne. No, pewnie wtedy mnie pociągała, to on się zajmował fenomenologią, ta filozofia współczesna i to mnie pociągało. Z drugiej strony filozofia dialogu. To były takie właściwie, nam się te dwa kierunki rozwijały na tym pacie i gdzieś tym się zajmował. Z drugiej strony on był uczniem Ingardena. No i to było mi bliskie, taki właśnie opis, próba opisu, jakby powrót do rzeczy, to było takie hasło fenomenologów. Potem pewnie ważne były tak teksty. W ogóle Tischner był taką postacią, który właściwie wprowadzał filozofię współczesną do Polski właściwie. To teraz to jest bardzo wielu filozofów się tym zajmuje, ale przedtem to był on jeden z pierwszych wprowadzał tą myśl, potem hermeneutyczną, pisał o Rickerze, Gadamerze, Heideggerze, no i filozofię dialogu Levinasa. No i, ale na ile to jest ważne, to trudno powiedzieć, na ile to jest ważne potem w poezji. Wtedy jak zaczynałem pisać, bardzo czytałem tekstów filozoficznych. Właściwie to dużo czasu zajmowało, żeby przeczytać jakąś grubą książkę, to parę lat właściwie, żeby to, zamiast czytać, w tym czasie bym przeczytał dużo innych rzeczy. No nie wiem, czy to było warto, chyba sam nie wiem, może to była strata czasu, ale tak było. I wiersze powstawały równolegle. No i pewnie wiersze zawsze były też, powstawały jako jakaś próba jednak myślenia o świecie, ale
jak myśleć wierszem o świecie, no sam nie wiem. No, może trzeba myśleć, dokąd się da, a jak się nie da, to się zaczyna pisać wiersz. No, może coś w ten sposób. To trudno powiedzieć, co dało. Pewnie dało, ale sam nie wiem. Jakąś taką postać, może sposób myślenia o kolejnym tomiku, który ma taką strukturę, jakby niby udawał jakąś książkę filozoficzną, ale jest czym innym przecież. No. Jakby po napisaniu jednej książki chce się już, nie wiadomo, czy się następny napisze, bo no, filozofia nie polega na tym, że się fantazuje, tylko trzeba mieć coś do powiedzenia. No nie. Także to jest ten problem, że czy będzie następny krok. Może już to, co chciałem, to się zbadało, a jak nie ma co do powiedzenia, to już nie ma o czym pisać. Także to może być też pułapka, tak, takie myślenie trochę, które próbuje naśladować. Ale naśladować taką strukturę bardziej właśnie myślenia filozoficznego. Ja myślę, że tutaj odkryłeś nam trochę tajemnicy swojego myślenia, swojej filozofii twórczej de facto. To jest coś, co jest też mi bardzo bliskie. To znaczy myślę, że to, co teraz mówisz, świadczy o takiej wierze w to, że wiersz może mieć walor poznawczy, że jest metodą poznawania. No tak mi się wydaje, że on odsłania coś. Coś odsłania. Mówi się, że zadaje pytania, tak? Że nie daje odpowiedzi, ale właśnie nie wiem, czy tak jest nawet. Że nie wiem, czy nie jest tak, że... Bo jednak wiersze, twórczość tak naprawdę ma strukturę odpowiedzi. Tylko, że odpowiedzi na nie wiadomo jakie pytanie. I to jest problem, że są odpowiedzi, ale problem jest, nie wiemy na jakie pytanie to odpowiada. Także problem jest, że nie ma pytań. Są odpowiedzi, ale na jakie to pytania odpowiada nie wiemy. Gdyby były pytania tak naprawdę zadane, to już by było dużo. A tu jest większy problem, że nie ma pytań. Jest odpowiedź bez pytania. Okej, czyli wierzysz jednak w tą moc poznawania poprzez sztukę, w jej taki walor badawczy, jak teraz powiedziałeś. Ja nie wiem, czy się tak do końca zgadzam, że trzeba zadawać te pytania. To taki chyba jakiś komunał jakiś może, no właśnie, prawda? Ja też tak mówię, że to jest taki trochę komunał już, ale że to jest trochę inaczej. Że my nie wiemy ciągle, czy stawiamy odpowiednie pytania, o to chodzi. Łatwo zadawać pytania, ale nie wiadomo, czy my umiemy zadawać te podstawowe, naprawdę ważne pytania, czy ludzkość jeszcze do tej pory zadała te pytania, być może jeszcze nie. Okej, i ty je zadajesz, no albo nie, no próbujesz. Ja nie zadaję właśnie, niby są odpowiedzi, ale nie wiadomo, na jakie pytania właśnie. Ach, rozumiem, czyli ty też nie chcesz zadawać tych pytań, okej. Może nie wiem, jakie te pytania. Może to są na ślepo odpowiedzi do pytań, których nie ma. No, może tak, no nie wiem. Rozumiem. No dobrze, jesteś w tych niewielu, byłam zaskoczona, jak niewielu recenzjach z twoich książek dostępnych w internecie. Jesteś czasem nazywany dokumentalistą albo poetą dokumentującym różne rzeczy. I zastanawiam się nad tym, także teraz w kontekście tego, co powiedziałeś, bo na pewno jest wyczuwalne to w tych książkach wszystkich właściwie, że do pewnych swoich obserwacji wracasz, że się rzeczom przyglądasz, że zdarza ci się napisać wiersz o czymś, a następnie po jakimś czasie napisać de facto o tym czymś podobnym. To są zazwyczaj wiersze też związane z przyrodą, od innej strony. I teraz chciałam cię zapytać może, czy się jakoś odnajdujesz w słowie dokumentalista, dokumentalizm, dokument. Czy to jest kierunek, który ciebie ciekawi?
Może to jest taka odpowiedź na wątpliwości, na kryzys języka może, czy język może coś powiedzieć o świecie. Jeżeli te wątpliwości tak przeżywane są różne są, jak na to zareagować. Można po prostu mówić o samej niewyrażalności języka. No nie można mówić, że język mówi sam o siebie, o sobie i samą drążyć sam język. Ale też nie wiem, czy my możemy tak sensownie coś w ogóle o języku powiedzieć. I może w takich chwilach, może wracam do tej fenomenologii, że to, co możemy tak, kiedy nas ogarniają takie wątpliwości, czy w ogóle coś możemy sensownie powiedzieć, może wtedy wraca ta chęć, jeżeli nic nie mogę powiedzieć, to chociaż niech udokumentuje to, co widzę. No. Może to czasem to idzie tą drogą. Niech inni sobie, niech chociaż będzie to napisane, co się jawi mi jako tak. Niech inni z tym coś zrobią. No. Jasne. Ja muszę przyznać, że na prywatny użytek stawiam cię po stronie takich poetów rzeczy. Przy czym te rzeczy to takie są szeroko rozumiane właśnie, także jako rzeczy ożywione, ale że jednak dokumentujesz, przyglądasz się, tworzysz pewne wypisy, skróty i tak dalej. Czy sądzisz, że ta intuicja byłaby słuszna? No chyba tak, bo czasem właśnie rzeczy pojawiają się intensywnie w sytuacji jakiegoś zagrożenia. To jest trochę może w tej książce, że jest jakaś sytuacja jednak w tle tych teraz przelotów, jakiegoś zagrożenia współczesnego, ale w momencie zagrożenia, kiedy coś może nie istnieć, to w tym momencie to równocześnie istnieje bardzo mocno. Na tym krawędzi istnienia i nieistnienia, wtedy to istnieje najmocniej, a nie kiedy tego zagrożenia nieistnienia nie ma. I jakby na tej granicy właśnie rzecz się jakby pojawia bardzo mocno, na granicy istnienia i nieistnienia właśnie. Nie jakby jest samo istnienie bardzo mocne, to jakby to tego nie widać, ale kiedy jest zagrożenie, to rzecz to nagle nabiera taki ostatni krzyk tej rzeczy. To też jest mi bliskie i bliskie temu, co na przykład pisuje się o kondycji melancholii. Że w momencie, w którym ten związek z rzeczywistością ulega pewnemu rozrzedzeniu, powątpiewa się w niego, to tym intensywniej te rzeczy się ujawniają. No to tak właśnie jak... to jest, u Zebalda to jest tak. Właśnie to jest to. To jest jedno z drugim połączone. Ta melancholia i te, nagle wyskakują mu te rzeczy. Niby jest o historii, jakieś zakłady, ale nagle są te rzeczy, nawet tam są te fotografie tych rzeczy. W kontekście właśnie tej melancholii. To jest właśnie tak. Czy jesteś w takim razie poetą melancholijnym? No nie wiem. To już ktoś z zewnątrz musi. Adam podpowiada, to muszę powtórzyć, ponieważ spotkanie ma charakter hybrydyczny, że wesołkowatym, ale niestety jedno z drugim. Jednak jest też sporo ironii w tych wierszach, jest sporo humoru, może w tym troszkę mniej, chociaż też jest, ale jednak humor się też pojawia, no, nawet dużo. Zwłaszcza w moich ulubionych pająkach. Dobrze. No dobrze, cieszę się, że tutaj trochę nam ujawniłeś tych swoich tajemnic
warsztatu, czy właściwie podejścia pewnej filozofii twórczej, no to może zapytam cię, już teraz nie męcząc tych kwestii rzeczy, melancholii, może tylko zrobić taki mały przypis na dole, że masz motto z Lukrecjusza dołączone do pulsarów i też bardzo jest przejmujące, ale zostawiam to dla chętnych, żeby sobie doczytać i wydaje mi się nawiązujące do tego, co mówiliśmy. Ale może w takim razie zapytam ciebie o tą czujność i taką wrażliwość na te fenomeny związane z życiem pozaludzkim. Tak najprościej, jak ty patrzysz na to, jak patrzysz na przyrodę, na wegetację, na te relacje, bo na pewno też je dokumentujesz, one ci ciekawią, ty wiesz o psach, które przeczytałeś, jest tego też chyba takim dobrym przykładem. Ale może masz jakieś tutaj jakąś mini filozofię. Tak naprawdę trudno o tym jakoś, o tym pozaludzkim powiedzieć. No, w kontekście tej książki to są te, z jednej strony są te zwierzęta jako te pozaludzkie, ale z drugiej strony pojawia się ta perspektywa przyszłości jakichś kosmitów albo maszyn, jakichś myślących, też jest to też jakieś pozaludzkie. Gdzieś jesteśmy pomiędzy tym. No w tej chwili jest taki czas, że jakby przyszłość nam rozrosła. Poprzez technikę my nagle nam urosła bardzo przyszłość. Jakby myślimy, co się może stać w tej przyszłości. I to trochę rzuca inne światło na to, co było bardzo. Także perspektywa to, że nie wiem, człowiek może w ciągu tam 100-200 lat no, przestać być tym gatunkiem, jakim jest, no, to rzuca światło na naszą przeszłość całą, też naszą przeszłość tą taką zwierzęcą. Że my to widzimy troszkę w innej perspektywie, że cała historia tej naszej ludzkości staje się nagle bardzo zwarta i krótka. Bo możliwa zmiana jest taka duża, że wszelkie na przykład zmiany do tej pory, wszystkie epoki jakieś, które mówimy renesans, barok, to nie mają znaczenia, bo to był jednak ciągle człowiek należał do tego gatunku, który należy, do którego należy teraz. No i zmienia się ten też sens chyba istnienia właśnie zwierzęcia. Ale to jest dla mnie ważne, ale w jaki sposób on się zmienia, ten sens. I to badam to jakby tak poetycko, ale to jest dla mnie jakieś tak tajemnicze, tak naprawdę. I to wychowanie na wsi, życie na wsi było takie, że ten związek ze zwierzęciem był i bliższy, i dalszy. Znaczy, że ludzie na wsi źle traktowali te zwierzęta, ale z drugiej strony ta krowa to była taka rodzicielka, taka żywicielka. I także z jednej strony to zwierzę było. Człowiek się niby dystansował od zwierzęcia bardziej niż teraz. Z drugiej strony to zwierzę było bliższe. Ruch taki ekologiczny, tak naprawdę on dowodzi też tego, że jesteśmy już bardzo oddaleni od tego zwierzęcia tak naprawdę, że go przytulamy,
że to jest nasz, to tak naprawdę dopiero człowiek, który już się zupełnie od niego odciął, może do niego tak wróci, bo już się nie boi, że nie boi się tego, że sam jest tak naprawdę tym takim, tak naprawdę, chociaż mówi, że jest zwierzęciem, bo się tego wprost teraz przyznaje, ale ja to nie za bardzo wierzę, że to jednak świadczy o tym, że tak naprawdę człowiek już się bardzo oderwał tak naprawdę od tego zwierzęcia. Ja się z tobą w gruncie rzeczy zgadzam. Tak mi się wydaje, że te intuicje są słuszne, ale znowu pojawia się ten wątek, jak zaczęłaś o tym mówić, o tej nagle zwartości ludzkiej historii, która właśnie nagle się staje coraz bardziej kamienna i mniejsza, to pomyślałam, że przecież tym kontekstem jeszcze takiej dużej melancholii, poczucia zagrożenia może być depresja klimatyczna. Czy ty odczuwasz coś na kształt depresji klimatycznej? Znaczy, to mnie ja właśnie też nie wiem, czy odczuwam. To mnie ciekawi to, że jesteśmy do tego jakby kulturowo nieprzygotowani. Bo zajmowaliśmy zawsze wojnami, jednak historią. Samymi sobą się zajmowaliśmy. Tak. I nagle coś takiego się wydarza. I właściwie nie mamy się kulturowo do czego odwołać. Także to jest oczywiście ten wyzwanie dla ludzkości, żeby temu zaradzać, ale to jest niesamowite wyzwanie kulturowe. Jak to zagospodarować jakby kulturowo w sztuce, no, jak z tym żyć? Szekspir nie pisał. To nie, że nie będzie przyszłości. O takich rzeczach nikt nie pisał. No. I właściwie trzeba wymyśleć sztukę na nowo, która jakoś mogłaby to jakoś objąć, no ale tak jakby zaczynam trochę od zera. No było to trzęsienie ziemi w Lizbonie, to, które zmieniło pewnie dzieje filozofii, dzieje Europy, bo to był wielki wstrząs, to wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie, potem Candide, Voltaire o tym potem napisał, Candide, jakby trochę ironicznie wobec Leibniza, który powiedział, że to jest najlepszy z możliwych światów. I potem była ta ironia, że właśnie po tym trzęsieniu ziemi w Lizbonie, także próbował to ośmieszyć, ale to istniało troszkę jakby w filozofii, ale jakby sztuka na to nie jest, na takie rzeczy przygotowana i na te zmiany klimatu i na tą sztuczną inteligencję też na to nie jest przygotowana, nie wiadomo co z tym zrobić. Na razie tym się zajmują raczej. No dużo o tym słucham, czytam tych rzeczy. Głównie się tym zajmują jednak informatycy, matematycy. Powinni brać ludzi, takich pisarzy do projektowania tych różnych maszyn, żeby one były jakoś nam bliższe może, nie wiem. Ale to jest wyzwanie, z którym dopiero musimy się jakoś zmierzyć. Wyzwanie dla sztuki właściwie, bo nie mamy wzorców. Okej, cieszę się, że wywołałeś ten temat. No jest to odczuwalne, że czytasz dużo o sztucznej inteligencji, kiedy czyta się trasy przelotów. Na pewno jest to wyczuwalne. Jest wyczuwalny ten rodzaj zarówno pewnej schyłkowości, nie chcę mówić katastrofizmu, ale na pewno obawy i ambiwalencji. Ja tak tę książkę czytam. No dobrze. Myślę, że możemy troszeczkę odejść na chwilę od tych dużych pytań, które narzuciły nam trochę poważny ton tej rozmowy. Bardzo poważny ton tej rozmowy.
I ja cię po prostu chciałabym też zapytać o kilka kwestii drobnych, codziennych, związanych z pisaniem, a które według mnie też ujawniają trochę metody. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze w ręku tras przelotów, to jest książka, która ma 82 wiersze. Poprzednie książki, które ty pisałeś, też podobną objętość mają, co w przypadku współczesnej książki poetyckiej nie jest oczywiste. Właściwie 82 wiersze to jest dwukrotność przeciętnego zbioru wierszy. I zastanawiam się zatem, z czego to wynika, albo jak na to patrzysz, dlaczego twoje książki potrzebują 80 paru wierszy, 70 paru wierszy, albo być może z czego to po prostu wynika? Może, żeby się troszkę zagubić w tym i tam samemu odnaleźć coś, może też troszkę. Tak, mam trochę taki pomysł na, że tomik wierszy jest trochę jak ul pszczeli. Są różne pszczoły. Jedne pszczoły się kontaktują ze światem, drugie pracują w ulu, jest tam królowa, są trutnie. No i też wiersze w książce to też pełnią różne role. Jedne są, się kontaktują ze światem, drugie robią jakby coś wewnątrz tomika, w tomiku, inne są tłem. Jakieś są królowe, to może te kilka najważniejszych wierszy. To jest pszczela teoria literatury. Może dlatego tych wierszy musi być więcej. Ciekawa teoria bardzo. Czyli taka książka jako organizm żywy, jakieś mini społeczeństwo wierszy. Może tak. W sumie najważniejsze są jednak zawsze poszczególne wiersze oczywiście, ale chyba dobrze pobłądzić, żeby znaleźć samemu ten wiersz ważny. Ważne jest tło, nastrój. Właśnie to jest też ważne, że książka buduje jakieś tło. I to chyba to jest takie promieniowanie tła w kosmologii. Jest słabe, jest niby słabe bardzo promieniowanie, ale jego jest w sumie najwięcej. Gdyby to wszystko ścieśnić, kosmos ścieśnić, to promieniowanie, które jest tak szczątkowe, nagle się okazuje najważniejsze, gdyby to ścieśnić. Być może jest coś takiego promieniowanie tła w tomiku, że po przebywaniu w ogóle nie wiem, czy się wiersze czyta w ogóle, może się z nimi przebywa, jakoś po takim byciu z wierszami wyłania się jakieś tło takie. I może to jest też ważne, takie tło. Okej, okay, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa teoria. Nawet taka powiedziałabym wbrew pewnym modom poetyckim obowiązującym obecnie, bo wiele ludzi obawia się takiego podejścia z moich rozmów tutaj z różnymi poetkami i poetami. Wydaje mi się, że oni się obawiają tych wierszy niekoniecznych, wierszy tła. A ty nie. Dla ciebie one są ważne. Myślę, że to może być jakoś ważne też, tak. Takie wiersze, które. Nie, one są ważne, ale budują trochę co innego budują. Może też to się bierze też stąd, że właściwie nie piszę powieści i może chcę, żeby to było też zamiast trochę powieści taki tomik. To znaczy, najbardziej to widać w tym tomiku Wieść, który właściwie jest trochę eksperymentem w tym sensie, że można go czytać jako powieść właściwie. Można tam znaleźć bohatera jakiegoś głównego, główną akcję i to jest... One wszystkie były, zawsze te tomiki są jakoś układane bardzo, żeby to była całość. Coraz bardziej. Chyba ta kulminacja była w tym tomiku Wieść, który był właściwie już taką powieścią prawie, że jest taką. Także no, w prozie tak jest, że się buduje różne te warstwy świata. Jest większa tolerancja na tło. Tak.
Okej, to muszę cię zapytać w takim razie o to właśnie budowanie fabuł, bo to jest wyczuwalne, że ty lubisz pewne fabuły jednak w wierszach. Może też dlatego, że nie piszę powieści. Może to się bierze stąd. Ale pewnie bierze się z jakichś olśni największych, których doznałem, czytając innych. Pewnie to się bierze też tak naprawdę stąd. Gdzieś tam od jakichś mistrzów, albo od innych wierszy, które mnie kiedyś zachwyciły. Tak naprawdę to jest najważniejsze. Nie, to jest najważniejsze właściwie. To poszczególne wiersze, które kiedyś mnie zachwyciły, tak naprawdę one mają największy wpływ na chyba na nasze pisanie. Nie, żadne teorie. To może chcesz powiedzieć, jakie to były, albo kilka. Takie pytanie typowe dla rozmowy o debiutach. To nie, to już trzeba samemu dociec. Zresztą to jeszcze to, co mi się wydaje, że jakiś wiersz miał wpływ na mnie, to nie zawsze to jest, to może mi się tak wydawać, a okazuje się, że być może co innego, całkiem pobocznego miało wpływ też. No dobrze. Mamy, to muszę też takie pytanie poboczne. Czy jesteś autorem trudnym w czasie redakcji? Czy redagujesz wiersze? Czy... Sam, tak? Czy ty autoredagujesz, ale też czy masz redaktora, redaktorkę, z którą pracujesz? Bo wiem, że też są takie podziały, że niektórzy lubią te redakcje, inni nie. Jedni uważają, że jest potrzebna, inni, że nie wolno. Ale chodzi ci o, jak sam swoje tak, wiersze, tak? Tak. No, znaczy to jest tak, że niektóre, to nie mam zasad tutaj takich twardych. Niektóre powstają od razu, a niektóre bardzo długo po prostu. Także to nie, jest tak i tak, ale często jest tak, że jest do połowy pisany, potem odkładany i potem jakby kontynuuje już nie co ja chcę, tylko co ten wiersz chce, jakby co coś takiego jest. Chyba, że do połowy jakby w dwóch podejściach, ale to drugie podejście może być na przykład po 2 latach. I w tym chyba sporo tak powstawało, w tym ostatnim, że wracałem, pisałem to przez te 4 lata mniej więcej i później pół roku wróciłem, już zapominałem, co ja napisałem pół roku, 2 lata temu. Niektóre były gotowe, ale niektóre potem redagowałem. A potem, a w redakcji samej, to chyba nie. Prawie to raczej już. To raczej tak. Czyli nie masz takiego swojego wielkiego redaktora albo wielkiej redaktorki, z którą zawsze omawiasz książkę? No nie, jest Krysia. Wielka redaktorka. Radkowska i... A to ja poproszę ciebie, Krysiu, żebyś powiedziała to do mikrofonu, bo inaczej nikt cię nie usłyszy. Ale to jest bardzo ciekawe. Ostatnio właściwie nie miałam nic do roboty. Nie wiem, czy pamiętasz, ale przy tych wcześniejszych tomikach zdarzało się nam dyskutować i jakieś pojedyncze szczegóły doszlifowywać wspólnie, ale w trasach przelotów to chyba nie wiem, czy proponowałam ci jakąkolwiek zmianę. Czasem było o jedno słowo chyba, był o kowadło chyba kiedyś. Mówiliśmy chyba o kowadle. Może, coś było z kowadłem. Ale domyślam się, że jeżeli przyślesz mi jeszcze kiedyś jakiś tomik, to już będę mogła z zamkniętymi oczami wydać. Bardzo mi się podoba dyskusja o kowadle w kontekście tras przelotów. No dobrze, myślę w takim razie, że musimy jeszcze jedną rzecz zapytać z takiej kuchni
wydawania książek, tworzenia książek, właśnie książek, a nie wierszy. I to jest fakt, że te twoje książki właśnie w wydawnictwie Nisza są bardzo spójne też wizualnie, edytorsko, że masz na okładkach pracę Bogusława Bachurczyka. No i może zechcesz opowiedzieć, jak to się zaczęło i dlaczego tak długo trwa i czy będzie trwało dalej? No pewnie będzie trwało. No, znamy się, przyjaźnimy, znam jego pracę. I faktycznie do tej pory to mam na pięciu książkach jego pracy Bogusława Bachurczyka. Z tym, że na tych pierwszych czterech było tak, że najpierw pisałem tomik, potem wybierałem pracę Bogusia na okładkę, obraz. A tu było troszkę inaczej w tej ostatniej książce, bo od dawna chciałem mieć tą pracę na okładce, ale nie miałem wierszy o tym i w sumie ten obraz był pewną inspiracją też całego tomiku. Tak. 25 metrów, 88 sekund nosi tytuł do pracy. Potem pojawiły się te trasy przelotów, zaczęła się wojna i nagle nad tym moim domem chyba zaczęło latać bardziej więcej tych samolotów na wschód. I ta przelotność mi się skojarzyła też z przelotnością życia, chwili, teraźniejszości. Ale inspiracją był też ten obraz. I ten tomik ma też taką inspirację właśnie tą pracą, tym obrazem. Dobrze, ja myślę, że możemy otworzyć się na pytania. Pytania tak zwane z sali. Czy są jakieś pytania? Najpierw zapytam tych, którzy są tu z nami. Czy macie jakieś pytania Państwo? Można jeszcze myśleć, a w międzyczasie ja zapytam, czy widzę, że już Tomek pokazuje, że nie, ale gdyby ktoś jednak chciał, to jest taka okazja i można jeszcze się dopisać z pytaniem. No dobrze, chciałam cię może zatem też pomału zmierzając ku końcowi, bo się umówiliśmy też, że zakończymy jak zawsze czytaniem wierszy. To taka złota tradycja trochę. Ale zanim to nastąpi, dajmy szansę ludziom, nas oglądającym i słuchającym. A ja cię zapytam jeszcze o to, bo powiedziałeś, że pracowałeś 4 lata nad tą książką. Powiedziałeś, w jaki sposób też nad niektórymi wierszami pracowałeś, mianowicie, że była ta, no i właśnie jak to powiedzieć, regresja, a nie progresja, że wracałeś do wierszy. I w takim razie, czy masz jakieś cykle utworów? Czy pracujesz cyklami? Czy to jednak są powroty bardziej rozstrzelone? Znaczy, te cykle to były u mnie to od początku. No, taki zasadniczy 3 cykle to były w Pulsarach o Panu Orkuszu i tam jest Pan Orku, o Panu Orkuszu ten cykl. Potem jest ten cykl Kolekcja. Potem nawet Pan Orkusz wrócił w Wieściach, ale już dawał inny tytuł, żeby, bo tam wszystkie o Panu Orkuszu zaczynały się o czymś. Potem Pan Orkusz wrócił w Wieściach, ale już nie dawałem tych tytułów, żeby jakby się nie kojarzył z tamtym cyklem. No i był cykl Schrony 20 wierszy takich też uporządkowanych o tych takich miejscach różnych. Lub nie miejscach, zgodnie z teorią Marka Orze.
nie miejsce. Nie miejsce. No, tu jest taki cykl, pojawia się to pierwsze pod trasą przelotów, ale to już to jest trochę już innego rodzaju cykly niż tamte, bo tamte były bardzo tworzyły taką prawie że jeden utwór. Wszystkie były te wiersze skomponowane w jeden sposób. A tu już ten cykl chyba nie jest aż tak wyraźny i nie taki regularny. Także tu jest troszkę inaczej chyba w tych trasach przelotów. Trochę się taki rwie ten cykl. Taki trochę załamany ten cykl jest troszkę, ale te cykle są dla mnie ważne, dlatego że to jest taka drabina, taki cykl, że po tej drabinie wchodzimy albo schodzimy, nie wiadomo, że jakby można przekroczyć trochę swoje jakby ograniczenia, że coś się wypracuje i się dzięki temu jakby to pracuje jakby samo, jakby troszkę. I może w każdym tym cyklu jakaś jest taka kulminacja, że gdzieś się dochodzi, potem schodzi. No, a to dla mnie, te cykle są bardzo ważne i w ogóle w poezji polskiej w ogóle dla mnie poezja polska te trzy cykle takie, no to taki tak już klasyczny tam. Treny, sonety krymskie, świat poema naiwne, to są właśnie takie cykle dla mnie idealne. Około 20 wierszy tworzą właściwie jedną całość, gdzieś jakaś kulminacja jest. Jeszcze to się da uchwycić jakby jako jeden utwór. Gdyby to miało więcej już wierszy, to by się to jakoś tak rozmywało, by było, a to istnieje jako taki jakby jeden utwór, taki poemat, taki na granicy części i całości jednak. Czy zatem planujesz kiedyś napisać coś podobnego o objętości około 20 wierszy? To nie wiem, no może te trzy, no trzy są takie do tej pory, a nie wiem. To nie wiem, co będzie. O, jest jednak pytanie. Wiedziałam, że się pojawi. Ja mam pytanie o prozę. Bo to, że jesteś znakomitym poetą, to wszyscy wiedzą tutaj, ale chyba mniej osób wie, że po prostu jesteś też równie wybitnym prozaikiem. I czy nie kusi cię, Michał, też tu mówiłeś o tym, jak mówiliście o tej fabule w twoich wierszach, tak, że to tak gdzieś pobrzmiewa, coś wspominałeś o powieści. Czy w ogóle nie kusi cię, żeby napisać jakąś większą prozę? Bo na razie to napisałeś te dwa opowiadania, tak? Tak jak kiedyś mówiłeś. Czy więcej może? Także... Nie, no to dwa dla was. Pod przymusem. No nie wiem, na razie o tym nie myślę. Tak. Trzeba żgać. Rozumiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie. No dobrze. Ja myślę, że w takim razie bardzo byłoby fajnie, ponieważ ta książka, już wspomniałeś, że ma te wiersze o różnych funkcjach, to czy zgodziłbyś się w takim razie zrobić takie czytanie, jakoś pokazując to, to znaczy nie jakoś specjalnie, ale po prostu czytając większą liczbę wierszy, dzięki czemu też my słuchając będziemy mogli ten ul jakoś zobaczyć. To chyba każdy musi sam ocenić, który to jest wiersz taki. Wystarczy twoja interpretacja. Nazwijmy ją niewiążącą. Czyli mam przeczytać wiersze po prostu. Tak. I więcej. I sporo. O tych pająkach. Zacznę od tych pająków. Gdzie one są?
Dobrze. Pająki. Moje pająki, moja broń biologiczna. Jak polityk zaczynam posługiwać się cudzym jadem. Trzecia tercja. Nagle cisza. W rozmarzniętą przy brzegu szczelinę zanurzam nagie ramię. Próbuję unieść lodową płytę. Chwytające ostatni oddech skrzela olbrzymiej ryby lub niewielką wyspę, na której wszyscy stoimy. Przysięgam, że w czarnym mule widzę czarny krążek. Kraina obfitości. Pod trasą przelotów załadowanych aż po kokpit maszyn jest tyle żarcia. Spod topniejącego śniegu zwolna wyłaniają się wysepki mięsa. Czyta się, że znaleziono hipertroficzne kości świeżo ogryzione przez polarne lisy i nie należały one do żadnej top modelki. Odkupienie. Człowiek odkupuje 6-7 nielotów schowu klatkowego, karmi je zielonym, stwarza warunki, daje wolny wybieg i dostęp do wody. I teraz te nieloty, których nogi były do jedzenia, niedochodzenia, stoją nieruchomo, jakby rozstąpić się miała pod nimi ziemia lub w najlepszym razie człapią ciężko, jak pierwsza generacja robotów towarzyszących, które są w stanie w sekundę ułożyć poemat długości Mahabharaty, lecz nie przejdą bez potykania się od klozetu do łóżka. I teraz od tych nielotów zależy przyszłość ludzkości. Szczeliny. W obudowach telefonów komórkowych, w nawet najnowszej generacji smartfonach są jeszcze szczeliny dla paznokci ludzi. Korytarz. Przez szkło gablot patrzą na nas szklane oczy dzika, głuszca, myszołowa, lisa i pomniejszych, zanurzonych w zimowym śnie, z którego nigdy się nie obudzą mieszkańców lasu. Lecz ponad tym wszystkim, wyżej niż godło i krzyż, godność i zbawienie, wisi w wielopalczastym wieńcu poroża potężna głowa łosia o semickim profilu. Cała reszta, wierzymy w to mocno, cała wypełniona niewyobrażalnie śliskimi organami, mokradłami płuc, reszta stoi na nieproporcjonalnie długich, badylowatych nogach tuż za ścianą na zapleczu salki chemika. Idziemy powoli w kierunku wyjścia. Dalej muszę. Syzyf. Na to wygląda, że jedyną dyscypliną, jaką uprawia, nie jest żadne wtaczanie czegoś gdzieś tam, ale uparta próba stanięcia w miejscu, w którym zawsze stał. I gdy w końcu padnie proste, techniczne pytanie, no to do czego smykałkę wybieramy? Bez wahania odpowie, do tego właśnie. Bajkonur. Pod trasą przelotów ołowianych chmur autonomiczna sonda badawcza Czertok, która miała wykryć ślady życia na Marsie, podczas testów próbnych nie wykrywa ich na Ziemi. Od dłuższego czasu usiłuje napisać o tym wiersz, też bez większego sukcesu. Branie. Bierze się grudkę gliny, głęboki oddech. Bierze się kilo mąki, dwie szklanki wody, mokry ręcznik, kilka kostek lodu, prawo jazdy, książeczkę zdrowia,
lub inny dowód tożsamości. Branie jest początkiem przepisu. Buczyna. Mury tak grube, że w wykutej w ścianie wnęce mieszczą się lochy Watykanu i Państwo Boże. Żyje na granicy światów, nie może jej przekroczyć, nie ma mapy. Wie tylko, że gdyby informację zawartą w butwiejących liściach buczyny, które depcze, zapisać na twardym dysku, jego rozmiary dorównają rozmiarom samej buczyny. Co innego. Pies, kot albo małpa prowadzona na smyczy mogą wbić w karmiącą rękę kły. Co innego, gdy koń gryzie, nawet rany nie można opatrzyć. Tylko sine, wyjęte z tępych kleszczy palce okłada się kostkami lodu. W słynnej rzeźbie człowieka lwa z zęba mamuta, dzisiaj w Ulm, nagle dostrzega się figurę konia. Wie się, jak być trawą. Pierwszy kontakt. Dobrze poinformowane źródła donoszą. Wydano wielką bibę w obserwatorium dla przedstawicieli religijnych wyznań, by przygotować grunt pod to, co w każdej chwili może się wydarzyć. Skończona wyobraźnia dopowiada. Ośmiornice, kraby, smażone kwiaty, wymowne spojrzenia, żadnych popularnych dań na wynos, żadnych słów na temat. I może na zakończenie już przeczytam jeszcze ten wiersz ostatni i taki już dodatkowy. Wiersz ostatni, który nie jest ostatnim, ale jakby kończy, jest takim zamknięciem, nawiązuje do pierwszego wiersza. Tam była ta, która rozpoczynała kurs, tu jest koniec kursu. Po zakończonym kursie, lekko zmęczona, wpatrując się nieco dłużej w nabite na szpilki błonkówki motyle i chrząszcze, zwracając się bardziej do siebie niż do nas, wyznaje, że kto wie, może gdyby od początku panowała taka zgoda, że wszystkie te efektowne przeloty nie są poruszeniami niewidzialnej siły, lecz skutkiem spalania cukrów, i my byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli i samo życie znaczyłoby tyle, co pyknięcie wieczka na stygnącym słoiku konfitur. I co? I ten ostatni przeczytać, tak? Ten to już taki jakby jest taki wiersz taki spoza tomiku jakby. Zapowiedź nowego. No. A jednak tu należy do tego, czekając na kosmitów. Na co czekamy przed wielkim ekranem? Niebawem mają zjawić się kosmici. W Senacie właśnie odtajniono raport o latających obiektach, których prędkość i zwroty trudno wytłumaczyć. Dlaczego boiska z nieskoszoną trawą, piłkarze siedzą, nie strzelają bramek? Dlatego, że wkrótce przybędą tu kosmici i bieganie za piłką byłoby nietaktem wobec kogoś, kto może nie mieć nóg. Dlaczego prezydent od tygodni nie opuszcza rezydencji, nie mianuje nowych generałów, nawet w weekend nie przypina nart? Dlatego, że w każdej chwili kosmici mogą wylądować, prezydent czeka, żeby ich przywitać wpisem na Twitterze. Skąd taka rozmaitość towarów na półkach? Każdy produkt zdaje się pomnożony razy 6. Stąd, że rynki także oczekują na kosmitów. Globalne firmy prześcigają się, by trafić w ich upodobania. Dlaczego zaprzestano ambitnych prac geoinżynieryjnych?
temperatura wzrasta, bieguny bezpowrotnie tracą lód. Dlatego, że prędzej czy później zjawią się kosmici i nikt nie wie, jaki preferują klimat. Dlaczego taki krach w bioróżnorodności? Gatunki giną jak muchy łapane na lep. Dlatego, że kosmici są już w drodze i będą potrzebować ekologicznych nisz. Skąd to nagłe rozprężenie? Każdy surfuje po dowolnej sieci. Już nie ma rzeczy, o której mówią wszyscy. Stąd, że nowe zdjęcia, które nadeszły z granic galaktyki, nie potwierdzają, by jacyś kosmici gdzieś tam byli. I tak się kończy. Dziękujemy. Moim i Państwa gościem był Michał Sobol i jego fenomenalna książka Trasy przelotów. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Wam. Thank you.